się, Malko, witam was serdecznie. Idę na niezwykłą miejscówę. Idę po ziemię torfową. Jestem w mega miejscu, tylko muszę przedostać się przez mały kanał. Chyba damy radę. Ciekawe, czy tu są ryby. O, gorzej będzie z ziemią. Ale zobaczcie na to. Czym dalej w las, tym więcej drzew. Tam trochę dalej jest taki czarny, ale jest tutaj tego mnóstwo. Dosłownie zobaczcie, jak to wygląda. To wygląda jak jakiś step. Niesamowite miejsce. Nie jest to pole uprawne, co najważniejsze. I jesteśmy. Ale piękny torf. Tylko spójrzcie. No i dzisiaj zwróćcie uwagę, nie mam sita. Dlaczego? Bo ten torf tutaj, na tym miejscu, w którym jestem, on po przetarciu strasznie zwiększa objętość. Czyli po przetarciu przez sito bym go zabrał dwa razy mniej. Dlatego dzisiaj będę bez sita. A zobaczcie, co tam jest. Nie wiem, czy to widać na filmie, ale torfu tutaj jest po prostu mnóstwo. Niesamowicie lekki. I jakbym go dzisiaj przetarł przez sito, tutaj na miejscu, to bym go zabrał dwa razy mniej niż bym chciał. Niesamowicie lekki. Kula, praktycznie kula nic nie waży. I już 20 litrów. Idziemy dalej. Niesamowita sprawa. Przepiękny tor. Jestem 2 minuty. Już 40. Bez przecierania przez sito to jest dosłownie 3 minuty. Zobaczcie na to. 3 minuty, kocioł 40 litrów. Wystarczy odgarnąć. I mamy przepiękny torf. Zróbmy kuleczkę. Na kanały, zamulone zbiorniki. Coś pięknego. Zwróćcie uwagę. To jest dosłownie 3-4 minuty roboty. Bez przecierania przez sito. I dwa kopczyki i 40 litrów. Przepiękny torf. Nic nie waży. Można sobie samemu poradzić. Zwróćcie uwagę. Piękna kula torfu. Ona jest super lekka. Na zamulone łowiska będzie naprawdę idealnym towarem. No, przepiękna. Nie ma tutaj żadnych kamieni. Jest bardzo małych korzeni. Po przetarciu przez sito będzie idealna. Zwróćcie uwagę na to. Ona nawet ma idealną konsystencję. Piękna sprawa. Wystarczy odgarnąć i jest tego pełno. Niesamowite pole. Jestem już w chacie i teraz będę przecierał torf. Tak jak powiedziałem, torfu akurat tego nie przecieram na miejscu, chociaż jest to wygodniejsze, bo nie mamy bałaganu, ponieważ bardzo zwiększa swoją objętość i bym go po prostu oraz mniej przywiózł. Zwróć uwagę, mam tutaj dwa sita. Tutaj mam 3 mm, z którego nie będę korzystał. Przetrę go na 4-5 mm, ponieważ przetarcie na dwójce, trójce, to już w ogóle by było go bardzo, bardzo dużo, by się powiększył dosłownie. Dwukrotnie, ale gdy chcemy, mamy bardzo zamulony zbiornik, to takie drobne sito właśnie jest wskazane. Dobra, teraz trochę przetrzemy. Super jakość, naprawdę. Zwróć uwagę, jest trochę tych korzeni. Nie wiem, czy to widać. Jest trochę zanieczyszczeń, ale to nie ma znaczenia. Po każdym takim przetarciu zrzucamy to i dostaje nam się do wiadra sam torf. Oczywiście trochę tych drobinek organicznych przejdzie, które mogłyby spowodować, że ziemia skwaśnieje, że zmieni pH, ale sobie to odrzucamy i ja zawsze coś takiego robię i to spokojnie wytrzymuje. Najdłużej ziemia mi taka leżała rok czasu i nic jej nie dolegało. Użyłem ją w przyszłym sezonie na ryby i była w porządku.
najważniejsze, jak taki tor w ziemię, którą pozyskujecie, jak nie ma kamieni. To jest bardzo ważne, bo się niszczy sito, a później przez takie sito można się kaleczyć. Dobra, nie będę wam całego pokazywał, tylko już wam na końcu pokażę, jak przetarłem i jak umieszczam we worki, bo pytaliście się, jak przechowywać. Zwróćcie uwagę, to jest to, co powiedziałem, kotła prawie nie było połowy, a tutaj już mam całe wiadro po przetarciu, a wiadro jest prawie tej samej wielkości. I to jest to, co powiedziałem, a jeszcze jakbym wziął 3 mm sito i to przetar na miejscu, to bym tego torfu zabrał po prostu mniej. Akurat ten torf taki jest, bo mam taki inny, bardziej taki mokry, można powiedzieć, z innego miejsca, takiego bardziej zadrzewionego, to on po przetarciu nie zwiększa tak objętości, ale z tego złoża akurat zwiększa aż dwukrotnie i wasz też może zwiększać dwukrotnie. Musicie poznać swoją ziemię, poznać swój towar, bo gdybym to zrobił na łowisku, zwróćcie uwagę, o ile mniej bym zabrał. Tu nawet nie było pół kotła, a jest całe wiadro, naprawdę... Szok, jak ten tor zwiększa objętość, ale on będzie idealny na takie mocno zamulone zbiorniki. I zwróćcie uwagę, jakość po przetarciu. To jest po prostu poezja. Nic nie ma tutaj, żadnych drobinek organicznych ani kamieni. Idealny towar na rybki. No coś pięknego. Niesamowite. No satysfakcja jest ogromna. Naprawdę polecam wam trochę porobić samemu. Do paczkowania ziemi przetartej najlepsze są matrioszki. Obojętnie jakiej wielkości, tak żeby było po prostu wygodniej. Bierzemy worek nad wiaderkiem i sobie to napełniamy. I tak jak powiedziałem, ja taką ziemię nawet przechowywałem do roku, chociaż nigdy nie biorę więcej niż... po prostu mam wiader na rybach, zawsze są tu 2-3 kotły. To starcza na bardzo długo. No chyba, że gdzieś mam dobre złoże bardzo daleko, to wtedy biorę tego towaru więcej. Ale więcej niż na rok nigdy tego nie brałem. Zwróćcie uwagę, jak to idzie szybko. Oczywiście jakąś część musimy zostawić otwartą. Nieraz jest tak, że ziemia jest wilgotna, to po prostu można gwoździem podziurawić ten worek albo nie zamknąć go do końca, żeby jakoś ta wilgoć odchodziła, bo wtedy może się zdarzyć, że gdzieś to tam będzie kisnąć, ale no mi się nigdy nie zdarzyło, jakaś nieprzyjemna sprawa. Zwróćcie uwagę, jak to pięknie wygląda. Nasz własny towar, super lekkie. Zaraz wam pokażę całość popaczkowanego. Ogromna satysfakcja. Piękny towar. Po pół godziny roboty wygląda to następująco. Wyszło 6 dużych paczek i połówka, 6,5 paczki, z tym, że to jest mega duża. Tą sobie schowam do samochodu i będę ją woził cały rok, w razie bym kiedyś zapomniał na zawodach czy na wędkowaniu prywatnym. I tyle, zwróćcie uwagę, dosłownie pół godziny roboty i mega zwiększył objętość. To na pewno się teraz nie zmieści w kotle, a wiadomo, część odeszła, ta z zanieczyszczeniami. Naprawdę z tego sporo widać, że jest mega czarny i super lekki. To jest na zamulone łowiska, idealnie się na płocie sprawdzi. Coś pięknego. No dobra, zrobimy sobie jeszcze szybki teścik. Mamy akwarium z wodą i mamy naszą kulę torfu. Widzimy, że jest bardzo ciemny i bardzo fajnej jakości. Nie ma żadnych kamyków, ani innych takich drobiazgów, które mogłyby wpłynąć na jakość naszej ziemi. Widzimy, że torf jest super. Bierzemy kulkę i wrzucamy do akwarium. Pięknie torf od razu zaczyna pracę, ponieważ no, to nie jest ziemia, która wiąże. Ona po prostu ma posłać naszą zanętę na dno i nie zalegać w mule. To jest bardzo lekkie. Widzimy, kuleczka od razu zaczyna pracę. Jak jest torf przetarty na 3 mm sicie, czy nawet na mniejszym, bardzo dokładnie, dodatkowo zanęta jest sypka. Jak wrzucicie taką zanętę do wody, to taka zanęta nawet potrafi się przez dosłownie 2-3 sekundy unieść w powietrzu. Ona, znaczy na tafli wody. Ona po prostu zawiśnie i dopiero wtedy opadnie. To jest niesamowite zjawisko. To w ogóle powoduje, że taka kula nigdy nie utonie w mule. Ona po prostu delikatnie osiądzie na dno, zaczyna pracę i po prostu rybki mają jak to wydobywać. A jak takie kule na miękkim dnie utoną, to jak przykładowo jesteśmy na zawodach, to ryby pójdą obok. One nie będą chciały się męczyć. Fajnie widzimy pracę. I teraz gdyby tutaj były jakieś cząstki zanęty czy robactwo, to byśmy to fajnie widzieli. Ale i tak widzimy, że te lekkie cząstki się zaczynają unosić. Widzimy też, że powstaje kopczyk, to zaczyna wszystko dywanować, o, zaczyna się kula osypywać i z tego powstanie kopczyk. I oczywiście, gdyby tu weszły ryby,
zrobimy sobie taką symulację. Gdyby tu weszły ryby i zaczęły żerować, to tutaj po prostu ta praca by powstała jeszcze dwa razy szybciej. Gdyby, widzimy, nie ma problemu z rozbiciem kuli, gdyby sobie tutaj coś wydobywały. I dlatego torf jest o tyle fajny, że po prostu ryby mają siłę to rozbić. Idealne właśnie to jest na wiosnę, gdy rybki są takie po prostu ospałe, nie mają siły, nie są takie agresywne, nie wydobywałyby z tych kul robaków jokersa, a gdy jest właśnie torf jest taki miękki, to one sobie z tym spokojnie radzą. Zwróćcie uwagę, jakie tutaj jest chmura. Właśnie tak to powinno wyglądać i już tutaj nie ma tej kuli. Powstał kopczyk, wszystko się wydobędzie, robactwo i zanęta i te rybki będą sobie żerowały. Zwróćcie uwagę też, jaka tutaj powstaje chmura. Dodatkowo to stwarza, że jest duże zamieszanie. To prowokuje płocie do po prostu zainteresowania się naszym miejscem. One wpadną w tutaj i będą szukały. I dodatkowo one w czymś takim czują się bezpiecznie, bo tutaj drapieżniki nie mają takiego pola widzenia. To by było na tyle. Świetnie to wyszło. Pod filmem wam umieszczę link do pobierania innych ziem, gliny wiążącej, gliny rozpraszającej, kompendium wiedzy o glinach i ziemiach wędkarskich. Pod opisem w filmie będziecie mieli taki link, będzie można sobie sprawdzić, jak pozyskiwać ziemię, na co warto zwrócić uwagę, bo jest kilka czynników, żeby ta ziemia była dobra, żeby po prostu nie odstraszała ryb, tylko po prostu pomagała nam w łowieniu. Spójrzcie na ten poradnik, do zobaczyska w kolejnych filmach, piszcie oczywiście też, co chcecie zobaczyć, bo wędkarska wiedza to jest kanał przede wszystkim dla was. Siemanko, cześć! Najgorsze, że trzeba sprzątać. Dobra, wystarczy. Siemanko.